Ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Dzisiaj gramy w Rimworlda. Jak widzicie, po ostatnim ataku udało nam się wziąć do niewoli jednego z atakujących. Teraz mamy 6% szansy, że go zrekrutujemy. Co jest całkiem dużo, jeśli muszę wam powiedzieć. Dobra, tutaj ostatnio robiliśmy te działka, które kompletnie nie wyszły. Dlatego dzisiaj trzeba będzie lekko to ulepszyć. I mam na myśli, że zrobimy taki... no, wielki pokój jakby. Do którego będzie jedno tylko jedyne wejście. I tutaj będzie nic oprócz trzech działek, które będą stały tu gdzie wcześniej. Oni będą musieli tutaj wejść. No i cóż, zginąć, no najprościej. Co, znowu atak? O mój Boże. O, fuck, ale to na szczęście tylko dwie osoby, które nie mają jak wyjść. Nie, walczy ze ścianą. Geniusz. Dobra, chodźmy wszyscy, wszystkich ogarnijmy. Oprócz tam Gerbera, który potrzebuje leczenia, o dziwo. Dobra, zajmie się leczeniem. Trochę mamy chyba czasu, zanim rozwalą tę ścianę, co nie? Troszeczkę. Kurde, znowu prądu nie ma. Dobra, was wszystkich ogarnę. Stawać tutaj. On tego Gerbera wyleczy, miejmy nadzieję. Dobra, jest też cholernie głodny, co nie? Dobra, to tym zaraz będziemy musieli się zająć, bo oni już tą ścianę prawie rozwalili. Tak, 50% już jest. Oni niech szybko tutaj się ustawią. Masz Mozino, dobra. To ty ustawisz się tutaj. Ty z tą snajperką ustawisz się za panelem. Kolejny typ z Mozinem. Typka z Mozinem. Pan z pistoletem ustawi się tutaj. 11%, o. No to wchodzą. Teraz. Bum, bum, bum. Nie trafione. Dobra, Mobi, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Oni są lepszymi strzelcami niż ty. Nie trafione. T-Bone, ty masz większy zasięg. O, ładny strzał. Dobra. Puśćmy jej. O mój Boże, to był piękny strzał. Dobra, Mobić, bardzo mocno dostałeś? No, troszeczkę dostałeś. Ale tak, bardzo dobry łuk, więc się cieszymy z tego. Zajmie się transportem, a Twiddy zajmie się transportem racji żywnościowych. A ty, siomek, możesz się tutaj położyć i wyzdrowieć nam. Jak najszybciej jest to możliwe, bo jesteś nam potrzebny. Profesorze matematyki. Dobra, a my musimy tutaj jeszcze zbudować ścianę. Znowu. Ale tym razem zrobimy tak, o. Myślę, że się nie powinni przebić. A jeśli się przebiją, to mają problem, no ale... jak widzicie, poradziłem sobie, więc nie najgorzej. Widzisz, możesz zająć mu jedzenie. Nie. Będziesz teraz z nim gadać, no więc... ktoś mu zanosi jedzenie już, czy nie? Nikt nie ma zamiaru? Nie jesteś lekarzem, ale ty zajmij się karmieniem. Mam 62 racje tylko żywnościowe. Więc musimy znowu ogarnąć kogoś, żeby był naszym... kucharzem. Niby Twiddy jest kucharzem, ale... coś jej chyba za bardzo nie wychodzi. Kim ty jeszcze jesteś? Psy transportowe. Jesteś tragarzem, dobra, to odpuścimy ci tego tragarza. Zobaczmy, co jest w tym. Co to jest? Ryż. W sumie nie jest tak daleko, ale. Nie wiem, czy chcę to brać. Chociaż tak czy siak zajęłoby mi trochę czasu, bym mógł to
przynieść tutaj. No ale dobra, Moby jest w pełni wyleczony. Bardzo dobrze. Ja tutaj postawię parę grobów, żebyśmy mogli te zwłoki wszystkie gdzieś chować. Na przykład tutaj. Myślę, że tu jest całkiem ok. Miejsce na to. Nie powinni się teraz tym zająć. Tak, Tweedy. O! Chciałem tutaj tego kopać. Anuluj. O, patrzcie, wszystkie drzewa nam się zrobiły. O, ale nie, nie wszystkie. Niektóre tylko. No ale tak. Zrobiły nam się drzewa, więc teraz będziemy mieć kupę. Drewna. Dobra, tutaj widzę, że Gerber już w pełni wyleczony. Więc on wróci do pracy. Czemu ja tutaj nie mogę postawić ściany? Okej, okay, musiałem coś źle kliknąć. Dobra, komponentów mam 14. Więc... chyba trochę pooszczędzam na tych... Ale burza się zrobiła. Pooszczędzam trochę na tych działkach i zbuduję tylko 3. I teraz tak, musimy wszystkie te kamienie i wszystkie możliwe osłony wyciągnąć z tej naszej dziury. Tak samo wytniemy wszystkie drzewa, jakie tu są. Dobra, czy ktoś ma zamiar zrobić te groby, czy nie za bardzo? Bo to ciało zaczęło już niestety gnić. Co jest straszne. Teraz każdy będzie, o, widziałem zgniłe ciało. O, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś tak napisał. Nie, znaczy, gdyby ktoś tak powiedział. Dobra, już nie potrzebujemy tych wszystkich łóżek szpitalnych. Tego Foxa wyrzucimy tutaj, by nie spał tam z tymi. Dobra, musicie jeszcze wytransportować mi te wszystkie metale. O, cholera jasna. Malaria, naprawdę. Już myślałem, że jest okej. Dobra, to znowu robimy szpitalne łóżka. Dywa. I teraz kto ma tą malarię? Gerber. Świetnie. Dopiero co był chory i znowu jest... Znowu będzie umierający. T-Bone, tak? Tak. Dobra. Grunt, że mamy medyka wolnego, który buduje ściany, o dziwo. Tak, już poszedł leczyć ich. Ktoś musi też zrobić te panele. Bo nasze działka zaraz prądu nie będą miały. Okej, okay, to tam pójdź ściany. O nie, sorry, ty działka robisz. To jeszcze lepiej. Teraz zjedz sobie racje żywnościowe i idź napraw ten panel. No, przecież to bardzo potrzebne. I teraz tak, strażnik. Nie, strażak, sorry. Źle przeczytałem. Strażnik jest tutaj. I Fox też jest strażnikiem, więc on powinien być tak, o. I tak, za każdym razem niech próbuje rekrutować tego typa. Tych ludzi niech karmi. No i wszystko powinno być ok, jeśli tak będzie robił. Twiddly, oglądasz... oglądałaś gwiazdy. Spoko, też tak lubię robić. Czy chcemy tu metalem? No, w sumie nie, chwila. Jak dam z metalu, czy da mi coś piękna? Nie za bardzo. Z drewna, gdybym zrobił. Też nie za bardzo, szczególnie, że to ma jeszcze łatwopalność. Więc... cegła z granitu? Nie. Też nie. Dobra. Tak zrobimy chyba z metalu, bo metalu mam najwięcej. No z tym prądem jest bardzo źle. Mam 4 panele i nie daję sobie rady z naładowaniem tych wszystkich baterii.
tego może wrzucimy tutaj jeszcze jedną turbinę wiatrową. Którą ciężko by było gdzieś zmieścić. Chwila, czy ja robię jakieś badania? Chyba nie za bardzo, nie? Może w końcu zaczniemy je robić, byśmy mogli zbudować elektrownię parową, używając tego gejzera. Okej, okay, tutaj mam. Gdzie byśmy mogli to postawić? Co nie, możemy chyba w tym pokoju, no nie? I ile mi to metalu zajmie? Stówę. No to nie jest tak źle. Tutaj wszystkie bronie mamy przyniesione, więc pięknie. Kto był odpowiedzialny za sprzątanie? Cerber, ale on cholera leży sobie tutaj. Jakieś potrzebny? On w ogóle radości nie ma. Ktoś musi z nim gadać. No cóż, nic nie poradzę na to. A, jednak Fox poszedł z nim gadać. No to całkiem zacny. I radości trochę mu wskoczyło. Ziomek, jeszcze trochę i będziesz zdrowy, miejmy nadzieję. Że żadna, nie wiem, jaka jeszcze choroba w tej grze może być. To w sumie też możemy wyłączyć. Jest niepotrzebne. To mi energię marnuje. 6% szansy i nie możecie go zrekrutować, tak? To jest bez sensu. Przecież ostatnio mi się udało z 0,5% chyba zrekrutować. Mobi, cholera, miejsca nie masz, nie? Dobra, ci będzie leż tam. Ha, jest 14 dzień lata. Czyli jeszcze jeden i będziemy mieć wiosny. I powoli, powoli zacznie się robić zima. Ha, trzeba będzie wrzucić jakieś grzejniki. Więcej niż tylko to jedno. I na pewno coś ogarnąć z tym prądem, bo to jest niemożliwe. Zmieniony nastrój, Cerber. Zajmę się karmieniem może najpierw. A potem zajmę się leczeniem. I teraz zajmę się gadaniem z nim. Głód, to głoduje, T-Bone. Fox. Dobra, zjedz tam sobie. Teraz pójdziesz nakarmić T-Bona. No więc Fox ma najwięcej zabawy w tym momencie. O, a ten czemu się zżygał? Świetnie. Jezu, znowu go leczy? Dobra. Czy ktoś może posprzątać te żygi? Bardzo mi się ucieszył. Okej, okay, już buduję tutaj badania. Teraz, kto był najlepszym naukowcem? 16 aż Fox ma, o mój Boże. 16 to jest cholernie dużo, to jesteś naszym głównym naukowcem w tym momencie. No i dobra, jakie badania możemy mieć? No jest jakieś całkiem sporo. Nigdy mi się jeszcze nie udało dojść do silników antymaterii i w ogóle statków kosmicznych. Dlatego, że to naprawdę dużo czasu zajmuje. Z drugiej strony T-Bone ma aż 16... T-Bone, Fox ma 16 punktów nauki, więc to będzie bardzo szybko szło. Ale ja chcę mieć energię geotermalną. Potrzebuję high-tech research bench. Żeby to odblokować, co muszę mieć? Tak, muszę mieć to. Więc od razu zajmiemy się badaniem tego. On się znowu zżygał. To jest źle. To znaczy, że... Cholera jasna. On znowu jest chory. Tak mu fest. To znaczy, że on będzie swoje jedzenie i... wyżygiwał cały czas, no i może się odwodnić w końcu. No i znowu padło. Padła energia. To nie jest dobre. Możemy po prostu powyłączać niektóre z świateł. Żeby oszczędzić jak najwięcej energii. Szalone zwierzęta? Jakaś dziwna fala energii przetoczyła się przez planetę. Wygląda na to, że kolonistom nic się nie stało, ale... niejedno tutejsze zwierzę oszalało. Bo malopa... O Jezus Maria, ciężka nazwa.
Od tego stworzenia lepiej trzymać się w najbliższym czasie z daleka. A czy ja mam tu jakieś wybuchowe konie? Nazwijmy to. Wygląda na to, że chyba nie. Więc jest okej. W ogóle teraz zdaję sobie sprawę, że ten panel się marnuje, bo tutaj mamy dwie baterie, które ładują tylko i wyłącznie te działka, które włączam raz na ruski rok. Dlatego po prostu przyłączymy to do tych paneli, żeby energia mogła się przetoczyć przez nie i ładować te baterie, które zaś pozwolą mi naładować naszą kolonię. Co jest bardzo potrzebne. Tak, Twiddly właśnie wyłączyła wszystkie żarówki. Może w tym momencie jakoś lepiej będziemy magazynować tą energię. Gerber, co ci znowu chodzi? Obniżony nastrój, no nie dziwię się. Średnio boli, cel rozgrywki. Astrofobia ci się nawet zrobiła, świetnie. Idź tam z nim pogadaj chwilę. Teraz jeszcze z Tibonem. Obniżony nastrój, Gerber. Ach, nic nie zrobię, sorki, nie mogę. Okej. Będzie jeszcze z nim gadał, więc bardzo dobrze. O-o. Nie mam pomysłu, co zrobię. Po prostu nie wyjdziecie w tym momencie z budynku. Cholera, naprawdę, musiały tu przyjść. Śmiertelna choroba. Ja pierdzielę. Ekstremalna malaria. Dobra, użyjmy najlepszego leku, jakie mamy. Fox, dawaj. Zajmij się leczeniem. I teraz jeszcze chyba tego trzeba. Bo on pewnie też dostanie śmiertelnej choroby. Daj mu jeszcze jedzenia trochę. I Tibonowi też. Czy te zwierzęta sobie już poszły? Chyba jeszcze nie. A czy ten typ coś potrzebuje? A, chyba nie. Dobra, to wracaj do badań. Jak widzicie, te badania momentalnie lecą w górę. Normalnie to było, wiecie, tak pojedynczo leciało. A to leci 10 na sekundę, wow. Dobra, Gerber, mam nadzieję, że się ogarniesz. Heh, co by tu zrobić, żeby zabić te zwierzęta? Tak, żeby one nie zabiły nas. Willy, jak on to masz? Ty masz Mozina. Dobra, to otworzymy ci drzwi. Biegniesz tutaj. Zacznę strzelać do tych zwierząt. Nice. Ładnie. Pożar. Spokojnie. Pada deszcz. Kurde, ale ona ma strzała. No patrzcie. Może uratujemy ją? Dostaniemy trochę hajsów? Zobaczymy, co się stanie. Okej. Teraz zajmie się leczeniem, ale to leczenie ma być tylko ziołem leczniczym. I czekaj, Twiddly, ty masz medycynę na 6. Dobra, trudno. Miejmy nadzieję, że to się uda. O, nie gadajcie, że oni jeszcze do nas do bazy wlecieli. Ja pierdziu. Czemu mi się to robi, gro? Proszę cię. Jeszcze dwóch osób nie mam. Uzyskano odporność, więc jest okej. Miejmy nadzieję, że to jest tylko jedna osoba. Chociaż szczerze w to wątpię. Pewnie będzie z 6. Nie no, żartuję. Proszę, by nie mieli jakichś super karabinów. No to będzie przerąbane. Więc tak, Twiddly. Ty najlepiej nie biegnij tam, tylko schowaj się gdzieś tutaj. A wy dwójka. Biegnijcie tutaj. Dwa, trzy osoby. Dobra, mam nóż. Ale nie tylko nóż mają. A to easy. Bo powinniśmy wygrać z nimi. Ładny strzał, uciekaj. Ła. Uciekaj jak najszybciej możesz. Niech ludzie cię osłaniają z daleka. Wow, to było bliskie. No mobi nie strzela, stawaj tutaj. Nice, leży. Oni atakują mi panel słoneczny. Cholera. Biegnijcie tutaj.
Jak najszybciej możecie. A ten ma zamiar walczyć ze ścianą. Dobry typ. Dobra, tobie w zasadzie nic nie jest. Ze ścianą czy z panelem? Z tym. Z karabinem. Nie, z karabinem nie. Jest świetny. Oj, ale wy jesteście tępi, naprawdę. No, co wy robicie? Zabijcie go! Fox zaraz nam padnie. Dobra, Fox. Zdrowie. A nie jest tak źle, dobra. Nice. Pięknie. Uciekają. No i bardzo dobrze. Nie chcę was tutaj. Ach, dobra. To najwięcej obrażeń dostał. 23 i 14. No to całkiem, całkiem zacnie. Ta babka żyje cały czas, tak? Tak. Czy mamy jakieś wolne... wolny pokój? Wow, nie za bardzo. Ale myślę, że możemy rzucić dwie osoby do jednego pokoju. Na chwilę obecną dostanie tylko i wyłącznie śpiwór. Foxy, Tweedy, dobra, spoko, luzik. Więc tak, Moby. Bierz do niewoli ją. Nie, nie jest dobry posiłek, tylko weź do niewoli. A wy wszyscy... A zresztą może wszyscy zjeść tutaj, czemu nie? I zdejmijcie go, bo on ma kask. Z kewlaru chyba. Miejmy nadzieję, że to jest z kewlaru. Sprawdźmy. Nie, to jest tylko zimowa czapka. No, ale zawsze coś. Idzie spać. Załóż... Aha, ty jesteś tragarz. No dobra, zapomniałem. Te zwierzęta w sumie możecie pozbierać, czemu nie? Tak, jakaś brzytwa sobie leży. Tak więc, Tweedly. Ty krwawisz, ale to tak, nie bardzo. Za to Fox bardzo mocno krwawi. No, bardzo, 23%. Bez leczenia by przeżył. Ale zaś Moby... Sorry, Mullins ma aż 244, dlatego ją trzeba ratować to natychmiast. I musimy ją jeszcze tutaj zrekrutować. O Jezu, mam nadzieję, że ty masz jakieś dobre. Tak, 8. 8 skilla aż, więc ratuj ją. A ty, Fox, możesz Tweedly tutaj ogarnąć. Dobra, Moby zaczął już leczyć. Czyżby Gerber już miał odporność? Jej! Tibon? Też uzyskał odporność, no to bardzo dobrze. Dobra, Tweedy już jest w pełni wyleczona. Świetnie. Gerber poszedł coś tam grać. A teraz gdzie jest Tibon? Znaczy ten... Moby. Tutaj. Je prosty posiłek. No dobra, to zjedz. Będziesz ratować jeszcze Foxa. Ale nie suporteczką, panie. To jest ziołami, jak już. I Fox jest w pełni wyleczony. No i bardzo dobrze. Więc jak widzicie, nasza kolonia coraz bardziej się rozrasta. Mamy dwie osoby w niewoli, więc możemy je uratować i wziąć jako swoich kolonistów. Tutaj mamy już ładną komorę śmierci. No, jakkolwiek to brzmi. No, ale w sumie do tego służy. Jeszcze przeciągnę wam tutaj tą prąd cały. No i okej. No i mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.